Archeologia bardzo prosta, bo ja zawsze kochałem historię i geografię, i to jest dziedzina, która łączy te dwie, te dwie specjalności. Znaczy od małego kolor, mapa, obrazek, piękne znaczki kolonialne z czasu, kiedy jeszcze kolonie Anglicy mieli, szczególnie Kenia, na przykład z nosorożcami, z lwami, znaczki kolorowe. To człowieka wyskakiwało to z oczu. Poza tym jeszcze komiksy, które się zaraz po wojnie pojawiały amerykańskie, które później w 1947-1948 dopiero władza zlikwidowała. Znaczy, ja miałem jeszcze szansę za załapać się na kawałek e, zachodu. I, no i jeszcze dochodziły te e, listy, wtedy kiedy dochodziły, właśnie z tymi znaczkami fascynującymi, e, z fauną, z florą, no, z obrazkami bardzo fajnymi. E, i do tego jeszcze, do tego jeszcze zamiłowanie moje do koloru. Znaczy, kolor, to znaczy, najb najbardziej kolorowa jest zawsze mapa, jeśli jest w ogóle kolorowa. A na tej mapie można sobie wyobrazić różne różniste rzeczy. Na przykład, e, kiedy kopałem w Iraku, pojechaliśmy do Sheikh Adi, to, było, to jest takie sanktuarium jezydów, nie jazydów, jak telewizja mówi. I to Sheikh Adi, e, mnie się odezwało, bo kiedyś czytałem książkę Karola Maja Przez dziki kurdystan, gdzie najważniejsza bitwa odbywała się właśnie w tym Sheikh Adi. Po 50 czy więcej latach nagle wraca to, realnie to, 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 to miejsce, święte miejsce tych jezydów. Tam jest jakieś sanktuarium, są jakieś groby i tak pewnie ten szejk tam jest pochowany, więc czyta się w sumie dość marnego pisacza pod tytułem Ma i nagle się okazuje, że coś taki, że on tam, jeśli nawet nie był w tym Szejkadi, to gdzieś to wyczytał. I, I ja w pewnym momencie jadę z moimi kolegami, z Karolem Szymczakiem, z Mazorowskim i tak dalej i jedziemy do tego Szejkadi i widzimy. Widzimy, że tam jest bardzo cisza, jest niezniszczony las nad doliną tego Szejkadi, bo Wszystkie inne lasy już dawno Irakczycy wycięli, ale to jest święte miejsce, więc w związku z tym na tym zboczu rośnie Dąbrowa, tak jak to kiedyś w Neolicie było we wszystkich tych górach otaczających. Więc tu mi się to realizuje. Wyobraźnia, marzenie, książki przygodowe, bo to jest Cooper, bo to jest Curwood, bo to jest London, żeby wymienić zachodnich pisarzy, bo to jest Fiedler i To wszystko jest, dzieje się poza nam, moim krajem. I są te wyspy Niedźwiedzia powiedzmy na północnym oceanie, jest ten maj, jest, są Indianie, północnoamerykańscy. Nie wiem na ile prawdziwe są te opisy, na ile nie, ale u nas nie ma Indian, no, są książki oni, są obrazki. Zobaczyć to, zobaczyć. Poznać. Oczywiście w, tym, w tamtym czasie jestem małym chłopcem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogę kiedykolwiek zobaczyć coś takiego. Po czym się okazuje, że po 60 latach trafiam do, w Nowym Jorku do Muzeum Indian Amerykańskich ja to widzę na żywo. Ludzi tam nie ma, ale są totemy. Totem z Kalifornii, który wyrzezany jest w pniu drzewnym, pomalowany na kolorowo i ma m, tak spokojnie z 10 metrów pionie rozmiaru. Znaczy to, co gdzieś kiedyś wyczytałem w takiej czy innej książce o totemach, o zwyczajach, o winetu, yy, okazuje się, że to jest do jakiegoś stopnia prawda. Taki winetu nigdy nie istniał. On istnieje w wyobraźni pisarza i później w mojej wyobraźni, ale spotykam braci tego, tych, tego winetu, gdzieś właśnie na przykład w tym Muzeum Indian Amerykan. i takie rzeczy mi się powtarzają. Szczerze mówiąc, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, czym jest ta arkolig. Ja sobie tylko tak wyobrażałem, jakimś biskupinie właśnie te książki, różne książki przygotowe, różne pisemka, czasopisma, komiksy ciągle jeszcze funkcjonują. Czyli to jest, jak dostaje takiego, takiego impulsu w tym czasie, który, który to impuls nie przyjdzie później, bo w 1948 oni skasują dopływ tego. Również z, z kawą neską z demobilu tak przychodziły takie długie czekoladki z Undry. E, e, także jak się już przenosimy do Warszawy w 1949, to to już jest e, dołek zupełny na punkcie tych moich zainteresowań. Ale pojawia się jest takie e, e, pismo. Zaczynają wydawać, które się nazywa Dookoła Świata albo naokoło Świata. Nie wiem. I znowu jest to pismo geograficzno-przygodowe, może mniej przygodowe, bardziej geograficzne. Są tam kolorowe zdjęcia, jest opisana Syria czy, czy jakiś inny kraj, jakieś góry, jakieś, jakieś przygody, jakieś takie rzeczy. Czyli, mimo że te zachodnie impulsy słabną, nie dostają się już do nas, do nas z zachodu, nie dopływają, ale. Ciągle jeszcze funkcjonują te stare przedwojenne wydania Karola Maja, na przykład, to akurat przez przypadek to dookoła świata jakby podtrzymuje to, pokazuje świat. Więc, jakby jest przez przypadek, ja trafiam na kontynuację. Nie mam tego zachodu, ale mam to po polsku w kolorkach jakichś no, takich średnich, socjalistycznych, ale jednak w kolorkach w tym czasopiśmie. Hmm, czyli pogłębiam to, jakby. A wracając teraz do tej prehistorii, którą, której uczyłem się w trzeciej klasie podstawówki, to był taki podręcznik pani Sarnowski. to była pani docent z Wrocławia, z jakąś drugą panią, o nieznanym mi nazwisko, napisała książkę pod tytułem Ziemia opowiada, wydane zaraz po wojnie, na za przeproszeniem toaletowym papierze niemal, że taki ciemnobury papier, no, ale tak po wojnie było. I tam jest Biskupin, tam jest Jaskinia, e, tam są Prasłowianie, o takie, takie bajeczki dla chłopaka, który ma e, w tym momencie 10 lat. I ja dopiero grubo po tym, już po studiach archeologicznych, się uświadomiłem, że zapewne wtedy weszło we mnie to, ten bakcyl. E, ja prostu zapomniałem o tej książce, to nie było fascynujące kobiece kobieca książka bardziej. No, ale jednak tam było pisane jaskini, jakiś neandertalczyk, jakiś biskupin, jakiś gniezno, jakieś takie rzeczy. I to, ale to weszło w podświadomość, i być może to było jedna z inspiracji mojej decyzji. Obok mojej szkoły był gabinet numizmi, numizmatyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja byłem na tyle nieśmiały chłopak, że zawsze marzyłem, żeby wejść tam na tą kolekcję numizmatów. I nigdy na to się nie zdobyłem. Dopiero niedawno u lekarza zobaczyłem album e, wybranych egzemplarzy polskich monet Stamton, właśnie z tego gabinetu. Same złote są pokazywane, a czy na początku są chorobrego, a później już same złote, poczynając od łokietka. I, i zobaczyłem, czy, co ja straciłem. Ale to znaczy, że ja miałem jakieś Ciągoty w tym kierunku, bo to byłaby numizmatyka, czyli znowu coś na pograniczu dawnych czasów. Na całe szczęście ten album w kolorach wydano, więc teraz już wiem, jakie tam są piękne rzeczy. Zajęcia się odbywały, w sumie nie było to jakoś przesadnie, obciążeni nie byliśmy. Trochę było ogólnouniwersyteckich, to była logika, to była filozofia na drugim roku. Znakomity, Kroński się nazywał. Żadna, żadna wielki filozof. On tak naprawdę był działaczem partyjnym, e, pochodzenia e, niepolskiego, ale ol, cholernie inteligentny i wspaniale był w stanie opowiadać. Czyli znakomicie w się wy, wykładał nam przez pierwszy semestr hist, filozofię, to na drugim roku. To była starożytna i średniowieczna. Nieprawdopodobne był facet, a w drugim, roku, w drugim semestrze przyszedł pan docent Baczko, który tak nas zanudził, że przestaliśmy chodzić. Jeden był, miał talent, a drugi nie miał. Dobrosielski, który był wtedy sekretarzem partii na UW, miał logikę na pierwszym roku, i wyobraźcie sobie, że nie było. To był pierwszy raz się zdarzyło w historii komunistycznego uniwersytetu. Nie mieliśmy ekonomii politycznej, materializmu dialektycznego ani marksizmu. Czy mieliśmy normalną filozofię i normalną logikę. Niezależnie czy partyjny wykładał, czy nie, to mówił o Heloizie i o Abelardzie, mówił o Sokratesie. Normalne rzeczy, nie z punktu widzenia marsze, marksistowskiego. To jest moje szczęście, ale to był wynik. Tego, co właśnie się nazywało Odwilż. Taki Ilja był sowiecki pisarz, który wymyślił ten termin. Czyli od, Odwilż się zaczęła w, w Moskwie w 1955, był 20. zjazd, tam Chruszczow wygłosił to, ten sławny tajny referat o e, kulcie jednostki, jego skutkach, coś takiego. Pola, polscy komuniści wywieźli ten tekst na zachód. Znaczy rozumiesz pan, to jest tak, że nasi byli podlegli Moskwie, ale jak można było coś tej Moskwie zrobić w poprzek, to, to jeden z tych towarzyszy wziął ten tekst, w, wytransportował go na zachód i na zachodzie go przetłumaczono i opublikowano.